Konfederacja Polski Niepodległej poprzez swoją symbolikę, poprzez program, cele, ale także poprzez to, że zrzeszała tysiące młodych ludzi, którzy byli piłsudczykami, narodowcami, ludowcami, a nawet socjalistami. Były tam wszystkie nurty. Wszystkich gromadził jeden cel. Niepodległa Polska. Ta partia w latach 80. była nadzieją dla tych Polaków, którzy chcieli coś więcej niż demokracji w ramach ówczesnego układu politycznego i międzynarodowego. Chcieli Polski niepodległej. To była niezwykła wartość. Pamiętam, jak w połowie lat 80. wstępowałem do organizacji młodzieżowej KPN. Pamiętam nadzieję, determinację tych tysięcy młodych ludzi. Dzisiaj chciałbym oddać hołd kolegom, którzy w dużej części już nie żyją. Tutaj był posłem i senatorem Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz, świętej pamięci, któremu się zmarło, z którym pod koniec lat 80. odtwarzałem podziemne struktury KPN-u na Podkarpaciu. Ta wartość Konfederacji jest niezwykła, ponieważ ona jednoczyła, tak jak powiedziałem, Polaków różnych nurtów, którzy szli w jednym kierunku, w jednym celu. Szli razem, odrzucając na bok małości swoich różnic ideologicznych. I udało się. I tutaj wielki szacunek dla twórców Konfederacji za inspirację, za to, że potrafili ten żagiel wiary, niepodległości, siły wtłoczyć w młodych ludzi. Dzisiaj mam taką satysfakcję, nie tylko z tej uchwały, ale oczywiście w innej. Jestem w Konfederacji, ale dalej w Konfederacji. To jest dla mnie taka przygoda pewna. I na koniec chciałem powiedzieć jedno. Myśmy wtedy szli pod hasłem i mówiliśmy sobie wzajemnie. Dzisiaj jesteśmy my. Po nas przyjdą następni, zwyciężymy. Dziękuję bardzo.